przyjmij zaproszenie do baśniowego świata. Znasz go ze snów. Usłysz szepty drzew, snujące prastare historie. I poznaj najskrytsze tajemnice puszczy. Nasyć oczy obfitością barw. Nie zliczysz zachwycających odcieni natury. Poczuj jej odprężający oddech na swojej skórze. Zapomnij, że płynie czas. Tu przyroda przygotowała spektakl tylko dla ciebie. Pozwól, by twoje myśli porwał wiatr i zgubił je wśród gęstych mgieł. W tym miejscu odnajdziesz spokój, wsłuchując się w cicho szemrzącą rzekę, powierniczkę sekretów jej mieszkańców. Weź głęboki oddech i zastygnij w zachwycie pod dachem nieba rozświetlonym miliardem gwiazd. Zaledwie 2 godziny drogi od Warszawy. Zasil się naturą w województwie podlaskim. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest środa, 16 listopada, Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Te mieszkania czekają na Kaliszan do 30 roku życia. Rusza program Kalisz dla młodych. Prokuratura zajmie się sprawą uprowadzenia 3-letniej Helenki. Oficjalne otwarcie Carrefoura w galerii Amber. Tłumy Kaliszan ruszyły na zakupy. Zatrważająca liczba kaliskich uczniów chodzi do psychologa lub leczy się psychiatrycznie. Powód jest jeden. A oto szczegóły. Jak zatrzymać młodych w Kaliszu? To jedna z kluczowych kwestii dla rozwoju naszego miasta. Od lat trwają dyskusje, a teraz w końcu pojawił się konkret. Rusza pilotażowy program mieszkaniowy dla osób do 30 roku życia. W styczniu na wspólnej konferencji prasowej z władzami wszystkich uczelni wyższych działających w Kaliszu ogłoszono pomysł specjalnej oferty mieszkaniowej dla młodych absolwentów szkół, tak by ułatwić im pierwsze kroki w dorosłym życiu. Inicjatywa właśnie wchodzi w życie. To tak jak zapowiadaliśmy, przekażemy pulę mieszkań zasobu komunalnego z przeznaczeniem dla osób młodych absolwentów, którzy chcieliby z Kaliszem związać swoją przyszłość, mają zdolność czynszową, czyli są w stanie w takim mieszkaniu na preferencyjnych warunkach się utrzymać. I pierwszych takich 6 lokali przygotowaliśmy, są to lokale wyremontowane. Wszystkie są praktycznie gotowe do zamieszkania, mają od 23 do blisko 50 metrów kwadratowych, a zlokalizowane są w budynkach przy ulicy Śródmiejskiej 35, 25 Pułku Artylerii 1, Legionów 15-17, Nowy Świat 35,
Podmiejskiej 5 oraz Złotej 13. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać taki lokal? Mówimy o spełnieniu warunku podstawowego, czyli nieukończone 30 roku życia, zatrudnienie na terenie miasta Kalisza lub promesa zatrudnienia na terenie miasta Kalisza i opinia właściwego rektora bądź osoby upoważnienia z pana rektora do zaopiniowania tegoż wniosku. Pierwsza edycja programu ma charakter pilotażowy. Jeśli będzie duże zainteresowanie, w miarę możliwości miasto będzie przeznaczać więcej mieszkań dla młodych. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili dla młodych ludzi ten start może być bardzo trudny. Wiemy, jak wygląda kwestia zdolności kredytowej. Ona jeszcze w tej chwili, można powiedzieć, że się zmniejszyła. Także na ten moment młody człowiek, który nie ma takiej, powiedzmy, poduszki finansowej gdzieś tam od rodziców czy w postaci wcześniej gdzieś tam odłożonych pieniędzy, no myślę, że ma duży problem z tym, żeby takie nowe mieszkanie tutaj, czy nowe mieszkanie, no mieszkanie na start pozyskać. Mieszkań w Kaliszu w ostatnim czasie budowało się bardzo dużo, buduje się bardzo dużo. Tu rzeczywiście w tej chwili ten rynek mieszkań deweloperskich wygląda bardzo dobrze. Te mieszkania się dobrze sprzedają, ale są to mieszkania no, raczej niedostępne dla młodych ludzi. Wnioski dostępne są w siedzibach uczelni oraz w internecie, na stronach kalisz.pl oraz naszej Fakty Kaliskie Info. Wracamy do tematu uprowadzenia 3-letniej Helenki w Wolicy pod Kaliszem. Matce udało się odzyskać dziewczynkę, ale nadal obawia się kolejnej próby porwania. Sprawą siłowego zabrania córki przez ojca, który miał sądowy zakaz zbliżania się do żony, zajmuje się już prokuratura. Do dramatycznych scen doszło w minioną niedzielę w Wolicy. Podczas spaceru do Anny podbiegło 3 mężczyzn i siłą zabrali jej córkę. Matka próbowała ich dogonić, ale porywacze odjechali samochodem. Wśród nich był ojciec Helenki. To już 3 raz, gdy porywa córkę. Małżeństwo mieszkało w Austrii i tam najprawdopodobniej planował wywieźć dziecko ojciec. Wciąż ma pełnię praw rodzicielskich nad córką. Matka natychmiast zadzwoniła na policję i nagłośniła sprawę w mediach. Czyli alert nie został ogłoszony, nie mieliśmy na dzień wczorajszy informacji o tym, żeby dziecku cokolwiek groziło. Ojciec dziecka skontaktował się z nami najpierw za pośrednictwem maila, a następnie telefonicznie poinformował o tym, że przejął opiekę nad dzieckiem. Policjantom udało się również nawiązać kontakt z dzieckiem. Dlatego policja nie zdecydowała się na uruchomienie systemu Child Alert, czyli masowego rozpowszechniania wizerunku dziecka. Ale i tak dzięki sile internetu udało się szybko ustalić, gdzie jest Helenka. Okazało się, że jedna z pań na terenie Niemiec zobaczyła osobę, która uprowadziła moje dziecko i poinformowała o tym moją siostrę, ponieważ był numer kontaktowy do mojej siostry na jednym właśnie z takich portali informacyjnych. I siostra poinformowała mnie, że córka przebywała na terenie Niemiec, 50 km od granicy polsko-niemieckiej. Razem z rodziną tego samego dnia udaliśmy się do Niemiec. Zobaczyliśmy, że faktycznie w tej okolicy przebywa córka. No i wzięliśmy córkę z powrotem, całą bezpieczną do domu. A niestety ta interwencja nie obyła się dobrowolnie, ponieważ ojciec dziecka jest osobą agresywną. Ana, swoboje! Tak. Jest osobą agresywną i zarazem bardzo agresywnie rzucił się na mnie z pięściami. A następnie, jak miałam córkę na rękach, to przewrócił nas na ziemię, próbował mnie kopać. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie uprowadzenia Helenki. Ojciec miał bowiem orzeczony zakaz zbliżania się do żony, a złamał go i w dodatku użył wobec niej przemocy fizycznej, by odebrać jej córkę. I mam nadzieję, że sąd polski zdecyduje, że dziecko ma zostać w Polsce ze mną, a zabezpieczyć dziecko całkowicie przy mnie i że uda mi się przy rozprawie rozwodowej odebrać prawa rodzicielskie ojcu dziecka. Dzięki temu będziemy już całkowicie bezpieczne. Również mam nadzieję, że wyrok karny, który jeszcze jest nieprawomocny z artykułu 207 kodeksu karnego, że stanie się prawomocny, dzięki temu skam całkowity zakaz zbliżenia się do mnie. Było to już 3 uprowadzenie dziewczynki. W zeszłym roku ojciec porwał dziecko na 19 dni. Matka odzyskała córkę dzięki pomocy detektywów. To wydarzenie mocno odbiło się na psychice malutkiej dziewczynki. Jak wróciła do Polski, okazało się, że nie mówiła już w ogóle
bo to był tak silny stres, że córka nie mówiła, nie chciała za bardzo jeść, pojadła tylko słodycze i makaron, czyli to, co tam było jej podawane. Miałyśmy duże problemy z jej okazywaniem emocji. Moja mama! Przez to, proszę kochanie. Mamy, mama, baję! Tak, baję, za chwilę ci puszczę baję. Mamy hasło na baję. Przez to przez rok, dzięki naprawdę cudownej współpracy z psychologiem dziecięcym, udało nam się wypracować to, że córka nie reagowała lękiem i wymiotami w nocy. Lękiem i wymiotami w nocy na odwiedziny innych ludzi oraz stresem i krzykiem na ludzi obcych. Choć radość z odzyskania dziecka jest olbrzymia, to cały czas matce towarzyszy strach i niepewność. Jestem pewna, że mój mąż, z którym jeszcze nie mam rozwodu prawnego niestety, nie spocznie, dopóki nie uprowadzi dziecka po raz kolejny. Jemu nie chodzi o córkę, ponieważ on posiada zaburzenia osobowości. W związku z tym nie chodzi mu o córkę, tylko chodzi tutaj o to, żeby zemścić się na mnie i za całą sytuację, że nie jesteśmy już razem. Niestety takich historii w całym kraju jest mnóstwo. Policja notuje co roku około 600 porwań rodzicielskich. Kaliska Galeria Amber wita nowego najemcę. Do sklepów dostępnych w ofercie centrum dołączyła dziś sieć Carrefour, która słynie z bogatej oferty produktów świeżych, bionaturalnych i odpowiednich dla osób o różnych potrzebach żywieniowych. W południe oficjalnie otwarto sklep, a frekwencja mieszkańców dopisała. 3, 2, 1. Już od dzisiaj, po bardzo długiej przerwie, klienci Galerii Amber będą mogli zrobić tu wreszcie zakupy spożywcze. W samo południe oficjalnie otworzono supermarket Carrefour. Sklep ma powierzchnię 1200 m2 i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu miejsc w naszym mieście. Inwestycja umożliwi także utworzenie ponad 30 nowych miejsc pracy. To jest ważne, ten sklep jakby mimo tego, że jest takim, w takim kompaktowym rozmiarze, zaoferuje klientom aż 10 tysięcy produktów. Jest to mniej więcej 3 razy więcej niż klasyczny sklep dyskontowy, więc ten asortyment będzie bardzo duży. Jest to bardzo szeroka oferta warzyw i owoców, produktów świeżych, wędlin, serów. Mamy bardzo rozbudowany asortyment, blisko 2000 produktów marki własnej, które teraz klienci bardzo chętnie kupują. Produkty własne zwykle są dużo tańsze, bo mają ceny nawet o 30% niższe od ich markowych odpowiedników. A to pozwala zaoszczędzić na zakupach, szczególnie kiedy mamy do czynienia z wysoką inflacją. Oprócz oferty handlowej, nowy sklep wyróżniał będzie szereg unikalnych w skali kraju rozwiązań handlowych oraz nowoczesnych usług ułatwiających zakupy. Między innymi są to rozwiązania takie jak Scan & Go, gdzie klienci mogą sobie sami zeskanować zakupy, później szybko zapłacić za nie bez stania w kolejkach. Jest do tego dedykowana kasa. Też mamy kasy samoobsługowe. W naszym sklepie można oddawać butelki zwrotne bez paragonu, od razu otrzymując zwrot kaucji w postaci bonu, którym od razu można zapłacić za zakupy. No i tak naprawdę wiele rozwiązań, które powodują, że tutaj zakupy będą szybkie, sprawne, ale też klienci będą mieli bardzo duży wybór i takie rozwiązania, które pozwolą im te zakupy zrobić szybko i sprawnie. Kaliszanie z niecierpliwością czekali na uruchomienie supermarketu w Galerii Amber. Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku została podjęta decyzja o likwidacji sklepu należącego do sieci Leclerc. Brakowało, tak. Bardzo. No myśmy jeździły, wie pani, co na Poznańską, nie? Daleko. Ale to jest daleko na Poznańską. Coś bardzo zrobić większe zakupy, to daleko trzeba jechać. A tu będzie bardzo blisko. Bardzo. Autobus na miejscu. Blisko. Ja mieszkam na Bogumiła, no. Tu koleżanka mieszka na Górnośląskie, także fajnie, że będzie otwarte. Spożywczy na rogu jest, na Górnośląskiej, ale wolę Carrefour. Tutaj większy wybór na pewno. Większy wybór, no większy. No i jest dużo promocji. No, A to jest dla nas emerytów bardzo ważne, promocje. No i dzisiaj na otwarcie też pewnie będą jakieś promocje. No na pewno to przeglądałyśmy, nie, ale no ja poluję na kaczkę w promocji. No na pewno się cieszę, bo mam dosyć blisko tutaj. Wcześniej był tutaj Leclerc, ale zlikwidowali. No ja jestem zadowolona. A w tym czasie jak tu było pusto, brakowało pani tego tutaj, no, że można było wejść, zrobić sobie zakupy? No brakowało. Ja tu przestałam chodzić w ogóle, no bo ja głównie chodziłam do spożywczego sklepu, nie? A tu zostały tylko takie odzieżowe. Nie za bardzo mnie to interesowało już, nie? Zobaczę, co będzie. A na co pani poluje?
No zobaczymy. Olej, tak. Spożywcze takie więcej. Coś do garka wrzucić, przysmażyć, masełko i tak dalej. A tutaj pan się cieszy? No to mój mąż. Oczywiście, że potrzebny ten sklep jest jak najbardziej, bo tyle czasu stało tutaj puste. To z wami porozmawiać. A teraz ludzie się zaopatrzą, a na pewno będzie większy ruch w tym Carrefourze niż w tamtym, bo tam jest ten słaby dojazd, daleko, tylko samochodami się odjechało, ale też na tym parkingu ciasno, nie? A tutaj jest lepiej. Coś niesamowite fajnego, jest fajny u nas Kaufland, wszystko jest fajne, a najlepsze to jest Dino polskie, bo z polskiego najlepsze, a z takich zagranicznych to proszę bardzo, Carrefour, teraz wszystko w jednym, w galerii, super, co może być najlepszego? Zrobić sobie jakieś zakupy i potem zrobić zakupy normalne z jedzenia. To już długo, pół roku już nie było nic. To było trudno, a teraz mamy wszystko na miejscu, zima nam już nie straszna, to takie fajne. Sklep będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 21. Liczba młodych ludzi przejawiających trudności w szkole rośnie. Jak wynika z informacji Kaliskiego Wydziału Edukacji, aż o 30% zwiększyła się liczba dzieci, która wymaga pomocy psychologa czy nawet psychiatry. Problem w szkole istniał zawsze, jednak zdecydowanie pogłębiła go pandemia, która i na szkolnictwie odcisnęła swoje piętno. Zdalne nauczanie wprowadzone w szkołach na czas pandemii było dla zdecydowanej większości nauczycieli, dzieci i rodziców czymś zupełnie nowym i nieznanym. Sytuacja była niczym poligon doświadczalny, bo nikt nie był na to przygotowany i najpierw trzeba było wypracować dobry system techniczny, jak i merytoryczny. Mimo że szkoły poradziły sobie z organizacją pracy, dziś obserwujemy skutki tej izolacji. Dzisiaj jest wiele problemów od właśnie komunikacji, adaptacji, akceptacji pewnych środowisk, znalezienia się w tym gronie rówieśników. No i niewątpliwie pewnej organizacji pracy, bo jak była pandemia, część młodzieży, dzieci siedziało w domach, nie musiało o pewne rzeczy dbać. Wiemy doskonale, że ta podstawa programowa, choć była realizowana, to no, pozostawiała pewne luki wiedzy tych uczniów i dzisiaj zauważyliśmy bardzo dużą ilość właśnie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, czyli tych słynnych w cudzysłowie korepetycji. To nie jest dobry trend. Oczywiście uważam, że szkoła po to jest, żeby uczyć, tak, a nie żeby sprawdzać. Z korepetycji dzieci korzystają nagminnie. Dla niektórych to jedyna szansa na nadgonienie zaległości. Wiele dzieci już przed pandemią miało problemy z nauką i adaptacją w szkole. Niestety koronawirus tylko pogłębił te problemy, bo wówczas szybka nauka, a teraz przeładowany program nauczania sprawiają, że nie zawsze uczniowie mają czas na inne aktywności. Już wiemy doskonale, że oprócz nauki, chodzenia do szkoły i nauki, te dzieci muszą mieć także czas dla siebie, muszą mieć czas na swoje pasje, swoje zainteresowania, zamiłowania. Nie możemy im tego odbierać. Natomiast no, w ciągu tygodnia jest ten bardzo duży problem, zmiana czasu, czyli ten dzień jest bardzo krótki, też powoduje, że dzieci są troszkę przemęczone. Ten wieczór już nie sprzyja o godzinie 19-20, żeby siadać do tych książek. A wiemy, że dzieci się uczą do późna w nocy i mają problem ze wstawaniem do szkoły. I to są takie rzeczy, które my zauważyliśmy. Miesiące izolacji sprawiły, że uczniowie mają problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić bez pomocy specjalistów. Według informacji Kaliskiego Wydziału Edukacji aż o 30% zwiększyła się liczba dzieci, która wymaga dodatkowej pomocy psychologa lub psychiatry. Na przełomie maja i czerwca, kiedy dzieci wróciły do nauki w szkołach, okazało się, że około 4400 uczniów korzysta z pomocy psychologa oraz około 400 dzieci leczy się psychiatrycznie. Obserwując taką liczbę na tle ilości dzieci w kaliskich szkołach, to też jest zatrważające. My jako organ prowadzący już podjęliśmy pewne działania, będziemy chcieli przejść do takich bardzo dużej ilości szkoleń odnośnie właśnie i komunikacji, ale zarazem radzenia sobie ze stresem, z emocjami, z problemami codziennymi. Myślę, że także takim szkoleniem czy edukacją dla chętnych oczywiście dobrze byłoby i chcemy to zrobić także dla rodziców.
Tak naprawdę najważniejsze w szkole to jest dziecko i musimy wszystko robić, żeby tym dzieciom zapewnić jak najlepszą opiekę, nie tylko dydaktyczną, ale także psychologiczną i pedagogiczną. We wszystkich placówkach edukacyjnych w Kaliszu kształci się łącznie około 17 tysięcy dzieci. Miasto chciałoby, aby w niedalekiej przyszłości w każdej z placówek był psycholog lub pedagog. Zimno i wietrznie, czasem nawet i mokro. Listopad pokazuje swoją ponurą twarz. Kierowcy muszą również liczyć się z gęstymi mgłami. Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach w Kaliszu i w okolicach? Sprawdźmy. Dziś wieczorem chłodno, na słupkach tęci trzy kreski powyżej zera. Niebo z przewagą chmur zawieje porywisty wiatr. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia. Nadal będzie wietrznie. Jutro chłodno, termometry w ciągu dnia wskażą jedynie 2 stopnie Celsjusza. Niebo z zachmurzeniem umiarkowanym będzie nadal wiało. Noc zimna, temperatura spadnie do 3 stopni poniżej zera. W piątek od samego rana na termometrach nawet minus 5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 2 stopni. Na niebie trochę chmur, dużo słońca, nie zabraknie jednak wiatru. I to wszystko na dziś. Tradycyjnie przypominam Państwu i zapraszam na nasz portal Fakty Kaliskie Info. Tu na bieżąco możecie śledzić informacje z Kalisza i regionu. Dziękuję za wspólny czas. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru. W piątek spotka się z Państwem Tobiasz Krakowski. Do zobaczenia.